widzieliśmy się u mnie w warsztacie. Dzisiaj mamy okazję przetestować te wszystkie nowinki i udogodnienia, które zrobiliśmy w samochodzie. Aktualnie jesteśmy na zawodach driftingowych na warszawskim Bemowie. Dla nas wyśmienita tę okazję, żeby potestować auto, potestować nowe zawieszenie, które ostatnio udało nam się wreszcie zmontować do kupy. Także jeździmy, sprawdzamy, poprawiamy i dobrze się bawimy. Na treningach tego czasu zawsze trochę jest, na jakieś testowanie różnych ustawień. Wiadomo, na każdej trasie samochód się zachowuje troszeczkę inaczej. Kwestia nawierzchni, pogody. Trzeba znaleźć te odpowiednie ustawienia do każdych zawodów, jak gdyby, więc no, staramy się na treningach zawsze testować różne ustawienia, tak żeby kierowca dogadywał się z samochodem po prostu. Trzymajcie kciuki. Oderwał się próg, taka plastikowa nakładka, połataliśmy to na szybko, na tak zwane trytytki i jest dobrze, wszystko działa. W warsztacie na każdą naprawę jest więcej czasu, jest więcej sprzętu, można to zrobić dokładniej, przemyśleć jakieś rozwiązanie. No, na zawodach tego czasu nie ma, czasem trzeba z niektórymi naprawami trochę improwizować, ale dajemy radę. Myślę, że no, na zawodach wbrew pozorom też dużo rzeczy można zrobić. Po kwalifikacjach dobrze, no mieliśmy trzy przejazdy liczone. Pierwszy był taki sobie, bo ominąłem jednego klipa. Drugi był strasznie nerwowy, jakoś tak źle troszkę wjechałem w trasę, źle mi się ułożył samochód, więc już summa summarum potem też wszystko nie szło po mojej myśli. Ale trzeci był fajny, wszystkie klipy były zaliczone. W miarę szybko, pewnie mało dymu, bo mamy takie opony w tej chwili, które średnio dymią. No ale cóż, jak gdyby wszystkie wytyczne sędziów były spełnione, także ten przejazd na pewno powinien być w miarę wysoko wypunktowany. Także pewnie. Trzymają i nas hejtują. Też bardzo dziękujemy, bo to znaczy, że i tak o nas gadają, także jest fajnie. Zapraszamy na kolejne zawody. Mam nadzieję, że w Polsce, a jeśli nie, to na pewno gdzieś w Europie.